Michał Napoleon Tuszowski, Klub Gierbitewnych Marauder. Jestem z łódzkiego klubu gier bitewnych, zajmujemy się grami bitewnymi. Postaram się jeszcze wprowadzę nie ze 3 razy w play słowo gry bitewne. Mam nadzieję, że będzie zabawnie. Nie, nie jest. Dobra. Opowiem wam, czym są gry bitewne, czyli Warhammer 40 tysięcy. Tutaj macie wymienione jakieś straszne skróty. Postaram się odpowiedzieć na każdy z nich. Na jeden nie. Pytanie, które pominę, będzie zadane na końcu. Będę sprawdzał, czy bardzo uważaliście. Mam nadzieję, że będziecie bardzo uważali. Uśmiechnę się promiennie do osoby, która będzie pamiętać. Tak czy inaczej. Mamy coś takiego, że jest kilka trudnych pytań związanych z tematem tej prelekcji. Tymi trudnymi pytaniami są właściwie tak, po pierwsze, ale o co chodzi? Tak? Co to są gry bitewne? W ogóle co ja tu robię? Po drugie, jak co ludzie robili, kiedy im się nudziło dawniej? No wtedy nie było prądu, nie było komputerów, nie bardzo wiadomo było, co robić. No to coś musieli robić, tak? Są odpowiedzi na to pytanie, które nie są do końca... Są dzieci na sali, no słuchajcie. No, ale nie takie dzieci. Kolejna sprawa, w co grać, żeby mieć z kim? To jest dosyć istotna kwestia, ponieważ no... W bitewniaki zasadniczo samemu ze sobą się nie gra. Jest mnóstwo rzeczy, które można fajnie robić samemu ze sobą, akurat gra w bitewniaki jest jedną z tych rzeczy. Czy trzeba jechać aż do Nottingham? No, dlaczego do Nottingham? Czy trzeba tam w końcu jechać? Czy może jednak da się coś zrobić w Polsce fajnego? No to też się dowiecie w dalszej części. I na samym końcu będziemy się zastanawiali, po co ja właściwie tutaj przyszedłem, co ja właściwie tutaj robię. Skróty wam też wytłumaczę po drodze. Część skrótów już zacząłem tłumaczyć. Na końcu będą też pytania. Pytania w ogóle możecie w każdej chwili przerywać, możecie do mnie mówić. Mów. Czemu przed znakami interpunkcyjnymi jest spacja, a wszystkimi oprócz jednego? Nie mam zielonego pojęcia. Tak jakoś już miałem... To jest za trudne pytanie. Miałem taki flow, więc generalnie tak wyszło. Nawet... O, w sumie jakoś tak wyszło. No, to jest, wiesz, no... Nie wiem, przygotowywałem tą prezentację dzisiaj, także myślę, że po prostu mój edytor zaspał, więc no, jest jak jest. Słuchajcie, ale o co chodzi? Właściwie co właściwie trzeba robić? Co właściwie jest potrzebne, żeby grać w gry bitewne? Może inaczej, niech podniesie rękę do góry ta osoba, która kiedyś grała w jakiegoś bitewniaka z obecnych na sali. Jest całkiem nieźle. A jakiego? Warhammera 40 000. Ja też. Też. Fantastycznie. Cała reszta rozumiem, że nic nie wie. A w ogóle wiecie, o co chodzi tak mniej więcej w bitewniakach, czy nie bardzo? Tak. To mnie zawsze intrygowało do 40 tysięcy. To będzie wyjaśnione za chwilę. Tak czy inaczej, co jest potrzebne, żeby zagrać w bitewniaki? Po pierwsze, są potrzebne modele. Najlepiej pasujące do danego systemu, ponieważ inni gracze bardzo się burzą, kiedy próbujecie grać z nimi przy pomocy figurek na przykład z Lego czy ulepionych własnoręcznie z modeliny. Takie przypadki też się zdarzają, takie przypadki co więcej zdarzają się nawet na turniejach. Potrzebna jest miarka, tutaj macie kolegę, który właśnie z niej korzysta, żeby mierzyć to, jak daleko figurki mogą się przesuwać na stole. Potrzebne są kostki, bądź nie, jest jeden system, który w ogóle nie korzysta z kostek. O nim wspomnę później. Makiety i stół. No stół jest potrzebny ze względu na to, że głupio się tak trochę gra na podłodze, kręgosłup boli, ludzie się dziwnie patrzą, że tego można się pobrudzić, pies przenosi figurki, nie. Stół się przydaje i makiety. Makiety, czyli wszelkiego rodzaju budynki, wzgórza, domki itd., itd. No przydatni są znajomi, generalnie w ogóle w życiu znajomi są całkiem przydatni. Nie wiem, czy też tak uważacie. Tutaj to trochę burzy taki stereotyp osoby grającej w bitewniaki jako smutnego nerda w piwnicy u babci. No nie, generalnie ludzie, którzy grają w bitewniaki, muszą mieć przynajmniej kilku znajomych, żeby z nimi grać. No, jest jak jest. Ciężkie życie. Czasami zastanawiam się, co ja właściwie robię w tym hobby. Jest potrzebnych kilka godzin czasu i są potrzebne zasady. Zasady opisują nam, co dana figurka robi, jakie ma statystyki, w jaki sposób się porusza, w jakim ruchem, o co właściwie z nią chodzi, tak? Czyli jak bardzo jest odporna, jak bardzo dobrze atakuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę do każdej armii, do każdego systemu są osobne zasady, te statystyki opisują działanie tych figurek. No, można się oczywiście umówić tak, że my rzucamy kostkami w jedną stronę, przeciwnik rzuca w drugą stronę, te figurki, które się przewrócą, to schodzą, no ale no to powiedzmy, że taka zabawa robiłaby się dosyć nudna. Więc jest cała seria gier opracowanych przez projektantów,
które generalnie jakby opisują zasady, w jaki sposób rozstrzyga wszelkiego rodzaju starcia. No dobra, ale co właściwie... Aha, tak, kostki. Kostki też są potrzebne. Jak co ludzie robili, kiedy no, nudziło im się dawniej? No, grać tak naprawdę od zawsze ktoś chciał. Grało się w karty, grało się w różne dziwne rzeczy. Różne inne dziwne rzeczy też się robiło, zwłaszcza kiedy gasło światło. Więc tak naprawdę najstarszym bitewniakiem na świecie są szachy. Macie tutaj tak naprawdę wszystko. Macie pole gry, pole bitwy, macie figury. Każda z tych figur ma swoje własne zasady. Macie zasady, które dotyczą dwóch różnych przeciwników. No tutaj ciekawe, znaczy w ogóle szachy wywodzą się z szatunangi. Szatunanga to jest wersja hinduska szachów. To już w ogóle jest znacznie bardziej podobnie jak w teraźniejszych bitewniakach, ponieważ tutaj na przykład, nie wiem czy widzicie, to po środku takie dwa kwadraty, to są kostki. Kostkami rzucało się, żeby zdecydować, która figura, która bierka może się przemieszczać. Tu jeszcze jest taki ciekawy kolejny element, są jeszcze szachy chińskie, znaczy są jeszcze japońskie, akurat japońskie pomijam, bo nie są tutaj z punktu naszego widzenia interesujące, ale na przykład, nie wiem czy widzicie, tutaj plansza do szachów chińskich jest niejednorodna. Po środku mamy rzekę i są dwie fortece, te takie krzyżaki na pierwszych i ostatnich liniach, to są fortece. Także tutaj już mamy, o ile na przykład w szatudandze mamy kości, to tutaj mamy teren odwzorowany. No to tak naprawdę, kurczę, no to wszystko jest w dzisiejszych bitewniakach, tylko tutaj jest rozdzielone to wszystko na trzy różne gry. No więc ktoś wpadł na to, żeby zasymulować troszeczkę później już walkę na polu bitwy w troszeczkę bardziej ambitny sposób. To jest zdjęcie bodaj z, znaczy zdjęcie, wycina bodaj z pruskiego sztabu. W 1812 roku wymyślono pierwszą taką grę bitewną dla kadetów pruskiej akademii. Nie wiem czy widzicie, tutaj już po środku jest cała scena z odwzorowanym terenem, oddzielona zasłoną, która nie pozwala widzieć wojsk przeciwnika. Macie zegar, który symuluje to, która jest godzina, także całe gra sztabowa, tak? W gry sztabowe grano od 1812 roku, już tak na poważnie. Wiem, że do tej pory na akademiach, w tej chwili już co prawda są bardziej rozgrywane elektronicznie, znacznie łatwiej jest pewne rzeczy na jakby elektronicznie zamodelować, ale przynajmniej do lat 60. jeszcze tego typu rzeczy działy się na akademiach wojskowych. Ba, nie tylko na akademiach wojskowych, bo również na przykład przed większymi operacjami wojskowymi również prowadzono gry bitewne. Wiem, że na przykład przed II wojną bardzo ostro zarówno Sowieci, jak i Niemcy bardzo mocno starali się przeanalizować, w jaki sposób walczyć z przeciwnikiem. To jest 1812 rok, przy czym tutaj to oczywiście nie było zbyt mainstreamowe, bo to było zamknięte w światku typowo militarnym, typowo wojskowym. Nie była to gra dla mas, tak? W 1913 roku osoba znana jako Herbert George Wells, nie wiem, może ktoś z Was słyszał kiedyś, taki przeciętnie znany pisarz. O, witam w ogóle. Taki przeciętnie znany pisarz jak Herbert George Wells zaproponował coś, co się nazywało Little Wars. Była to już taka też dość typowa gra bitewna z figurkami małych żołnierzy. A nie wiem czy widzicie, on tutaj ma taką malutką armatkę, ona była nabita korkiem, ten korek był na gumce i w momencie, w którym strzelało się z armat, można było wystrzelić korek. Mieszanka, znaczy mechanika tego była mieszanką, troszeczkę tam było rozstrzygane, troszeczkę jak w ryzyku, czyli im więcej wojska, tym skuteczniej, kawaleria na piechotę, tego typu rzeczy, ale też był właśnie ten element zręcznościowy, czyli kwestie związane właśnie ze strzelaniem z tych działek, które miały korki na końcu i wypadały. No i to był taki pierwszy bitewniak tak naprawdę dla mas, pierwszy mainstreamowy bitewniak. Następnie w latach 50. nastąpiło takie bardzo duży renesans. To był taki pierwszy moment, kiedy ludzie zaczęli się interesować grami bitewnymi typowo historycznymi. To w Stanach Zjednoczonych bardzo popularny był kwestie związane z wojną secesyjną. Ludzie byli zachwyceni, po prostu tworzyli armię, pułki swoich dziadków, pradziadków i nimi grali. Tutaj macie zdjęcie właśnie z takiego przykładowego gracza gier bitewnych z tamtych czasów. No, zupełnie nie przypomina graczy w naszych czasach. No, po pierwsze jest człowiek już na emeryturze, który bardzo mocno kombinuje.
A to jest taka jeszcze ciekawostka w ogóle. W Little Wars, czyli w tą wersję Herberta George'a Wellsa, nadal się gra. To znaczy, to są już takie typowo ludzie, którzy zajmują się... No, ciężko to nazwać dekonstrukcją, to jest dekonstrukcja dekonstrukcji tak naprawdę. Ale jak widać, tutaj nadal się w to gra, nadal się ludzie tym bawią. A gra ma już w tym momencie ponad 100 lat. No dobra, to jest to trochę nowsza historia, a teraz taka już najbardziej najnowsza historia. W 1971 roku Gary Gygax, nie wiem czy wiecie kto to jest, coś wam to mówi w ogóle? To nazwisko? Znaczy, dobra, poza tobą. Nic? A Dungeons and Dragons? Ktoś coś słyszał o czymś takim? Już więcej. Generalnie Gary Gygax był autorem Dungeons and Dragons, ale niewiele osób wie, że zanim zaczął pisać typowe RPG właśnie Dungeons and Dragons, stworzył przynajmniej kilka lub kilkanaście gier bitewnych. Tutaj Chainmail był takim bardzo ciekawym przypadkiem, ponieważ to była jedna z pierwszych gier bitewnych, która do takiego typowo... Znaczy to była gra, która zajmowała, były to zasady dotyczące średniowiecznych miniaturek. On do tego dołożył troszeczkę elementów fantazy. Tam pierwszym takim elementem było bodaj to, że można było rzucić dwa czary, kulę ognia i kulę lodu, ale no, to był jakby taki pierwszy moment. To jest gra z roku 71. W roku 75 powstał Games Workshop. Jest to jedna z najstarszych takich odnoszących sukcesy korporacji ogromnych. No, ich gry do tej pory jakby działają. Oni na początku przez pierwszych kilka lat mieli mnóstwo produktów różnych, kombinowali jakieś, wykorzystywali bardzo dużo różnych pomysłów. Jednakże w roku 83 powstał ich sztandarowy produkt, Warhammer Fantasy Battle. Jest to bitewniak, który ma w tej chwili 30 lat i do tej pory jest jednym z najpopularniejszych bitewniaków na świecie. Ilość graczy nawet nie będę próbował podać, bo jest to przynajmniej kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy graczy na świecie. No, biorąc pod uwagę, oczywiście, wiadomo, w porównaniu do graczy komputerowych jest to ułamek, no ale jeżeli mówimy o takim dosyć niszowym hobby jak bitewniaki, no to jest to dosyć dużo. Druga bardzo ciekawa data, drugi sztandarowy produkt, to jest Warhammer 40 tysięcy. Pierwsza edycja nazywała się w ogóle Rock Trader. To jest 87 rok. I to są bitewniaki, które do teraz są na topie. Absolutnie nie ma drugiego tak, nie ma produktu zarówno jeżeli chodzi o fantasy bitewniaki, jak i o science fiction bitewniaki, które by ilością sprzedanych figurek, ilością graczy, ilością eventów, hype'em jaki w ogóle jest na ich temat, które by były w stanie przebić Warhammera. Więc no, to jest historia, tak? To są dosyć istotne sprawy, bo no mówię, no 30 lat, no jaki inny produkt tyle przetrwał. Dobra, trochę przynudziłem historią. To teraz zastanowimy się nad tym, w co chcecie grać, żeby mieć przeciwników. Tutaj już z poprzednich slajdów może wynikać dość oczywiste, że no, głównie gra się w Warhammera, więc jeżeli chcemy mieć przeciwników, musimy grać w Warhammera. Ale jest jeszcze kilka jakby takich dodatkowych gier, teraz o nich opowiem. Jakieś pytania w ogóle do tej części są może? No widzę, że już powoli przyspiacie. Nic? Nikt? Nic? Dobra. Znaczy jestem zaskoczona tą cyfrą, którą podałeś, że to jest 50 tysięcy w skali światowej. Wiesz co, też po kilkadziesiąt rząd wielkości. To jest wiesz. No bo jakby widoczność jest znacznie większa niż... Może kilkaset tysięcy. Wiesz co, ja rząd wielkości to jest na pewno nie mamy miliona graczy na świecie. To jest mało prawdopodobne, ale. No tak, miliona. Mi się wydaje, że ta widoczność, o której mówisz, to jest po prostu kwestia tego, że to jest mimo wszystko bardzo intensywnie rozwijany system rozrywkowy, zresztą o czym obawiać się na kolei. Jakby sama gra figurkowa no, jest tylko jego elementem. Tutaj dochodzi mnóstwo innych rzeczy, więc jakby znajomość Warhammera jednego czy drugiego jest duża, czy świadomość jakby społeczna, jakbyśmy to nazwali, jest spora. Natomiast tych osób, które rzeczywiście się temu oddają i zajmują się tym, no, traktują to jako pasję, no, może być znacznie mniej. Chociażby jakby wskazuje na to, że wielu moich znajomych, dla nich po prostu jakby zaporą jest chociażby to, że jest to, nie ukrywamy, dosyć kosztowne hobby, które wymaga kupna modeli, specjalistycznych farb, właśnie zakupu makiet i tak dalej, nie wchodzą w szczegóły, no jest to po prostu dosyć drogie hobby. Więc ten próg wejścia, jakby już też pomijając same zasady, które są dosyć skomplikowane,
Tutaj jeszcze jedna rzecz, no niestety statystyk, jeżeli chodzi o graczy, nie ma. Ja to po prostu na bazie mojego doświadczenia, na bazie tego, jak scena wygląda w Polsce, ja po prostu estymuję. To nie ma prowadzonych statystyk. No, Games Workshop ma tylko statystyki sprzedaży, ale umówmy się, jeżeli Games Workshop sprzedało na przykład, nie wiem, ileś tam set tysięcy zestawów startowych, to wcale to nie oznacza, że to jest ileś tam set tysięcy nowych graczy, ponieważ bardzo często zestawy startowe są kupowane przez graczy, którzy już są dłuższy czas w hobby, ponieważ są tam ciekawe, fajne, nowe rzeczy. Czasami ktoś kupuje zestaw startowy i on sobie leży na półce przez ileś lat, więc nie ma tak naprawdę danych. To jest ciekawe w ogóle pole do popisu właśnie czy dla kulturoznawców, czy dla statystyków, żeby zająć się czymś takim, żeby oszacować, ilu graczy może grać bitewniaki na świecie. Ja już studia skończyłem, więc się tym nie zajmę, ale może ktoś tutaj na sali byłby chętny, żeby opracować coś takiego. Jeszcze chciałem tylko te historie wspomniałeś, tam szachy i te poprzednie. Mm-hmm. Z tego co kojarzę jest jeszcze starsza. Znaczy nie wiem, czy to będzie. Mówisz o egipskiej, o Senecie? Chyba to jest indyjska, albo może chińska, ale to się do dzisiaj gra, tylko że tam jakby nie mam rozróżnienia na figurki. To były tylko białe i czarne kamyczki. Okej, to ciekawe. Do dzisiaj w tej samej formule jest grywana. To jest ciekawa kwestia. Go. A to japońska. No oczywiście, Go. Tylko Go jest świetnym przykładem, ale akurat nie do tego. Bo nie wpisuje się troszeczkę, wiesz co, w kwestie związane. No, w bitewniaku musi być rozróżnienie na różne typy wojsk, tak? Więc szachy są idealnym pomysłem tutaj. Go niekoniecznie. Go jest. Nie zaczynajmy tematu Go, bo ilość kombinacji tam jest większa niż ilość atomów we wszechświecie, więc możemy gadać o Go do jutra. Tak czy inaczej, chcę grać, żeby mieć z kim. Oczywiście Warhammer Fantasy Battle. Jest to, nie wiem czy znacie świat Warhammera, jest to takie bardzo mroczne podejście do tematu fantasy. Nie jest to w ogóle heroic fantasy, jest dark fantasy, świat, który jest skazany na śmierć, na pogrążenie się w chaosie i zepsuciu. No, jest fantastyczna, tego typu świat jest fantastycznym miejscem do bitewniaka, no, ponieważ żeby był bitewniak, musi być konflikt, żeby był konflikt, musi być coś nie tak, tak? Więc tutaj mamy wszelkiego rodzaju rasy fantasy, mamy orki, mamy krasnoludy, mamy ludzi, mamy ludzi w kilku różnych wersjach, mamy elfy, mamy właśnie też taki typowy, dosyć mocno dla właśnie dla Games Workshop chaos. Chaos, który personifikuje cztery pasje ludzkie, można to powiedzieć. Nie mieliśmy tylko tego z innymi RPG-ami, w których są faktycznie pasje. Cztery pasje ludzkie, czyli Korna, czyli Mord, Nurgla, czyli zepsucie, Cincha, czyli zmianę, oraz Slanesha, czyli przyjemność. To są jakby takie cztery pasje, które w pewnym stopniu są wypaczone. I to jest typowe po prostu dla Games Workshop. W obu systemach Warhammera te cztery pasje występują. Oni są nazywani bogami, to są bogowie chaosu i tak dalej. Warhammer Fantasy Battle. No dosyć istotną sprawą jest to, że jest to gra, tutaj macie pokazane, jak wygląda typowa rozgrywka Warhammera. Nie ma za dużo terenu tutaj na stole, ona najbardziej przypomina tak naprawdę te stare bitewniaki z tych dwóch systemów Games Workshop, ponieważ macie też całe podstawki, na których jest ileś figurek. One składają się w regimenty. No, symbolizuje to, przedstawia to sytuację, w której żołnierze stoją w formacji, stoją w szyku, w szeregach, mamy rank and file, ileś głębokość, na przykład, nie wiem, powiedzmy 5 szeregów, 5 rzędów, chłopaki stoją na nim przy ramieniu. Dość typowe tutaj jest też to, że mamy też pojedyncze duże figurki. Tutaj będzie przykład takiej zresztą. Wszelkiego rodzaju monstra, bohaterowie, tego typu rzeczy. No jest to, mówię, dosyć ciekawe, ponieważ czasami się zdarza, że tego typu monstrum wpada w regiment piechoty. Przewaga jest 40-1, a jest w stanie ją pokroić i przegonić i zjeść. Bywa. Z kolei może wpaść w jakiś w ogóle pięcioosobowy, badziewny regiment i się od niego odbić. To też się zdarza, wszystko zależy od kości. Tutaj macie też właśnie typowo pokazany regiment kawalerii. Na kawalerii. Zresztą to są wszystko zdjęcia z łodzi. To są akurat tutaj zresztą te dwa regimenty kawalerii to są łódcy malarze, także chłopaki dosyć dobrze dają radę. To jest najpopularniejszy tak naprawdę w tej chwili w Polsce system Warhammer Fantasy Battle. Bardzo mocno go goni Warhammer 40 000, WH40K, jakby ktoś się pytał. Warhammer Fantasy Battle to jest WFB, dwa skróty wyjaśnione. Warhammer 40 000. Tutaj mamy do czynienia z typowo
science fiction klimatem, tylko to też jest bardzo mroczne science fiction. Znowu, cała galaktyka jest na krawędzi upadku, ludzkość już wszystko co najlepsze miała za sobą, zagrażają ludzkości właśnie bogowie chaosu, znowu ci czterej bogowie chaosu, zagrażają tyranidzi, tyranidzi to są tacy... To jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ Games Workshop upiera się, że to jest ich oryginalny pomysł, tyranidzi są troszeczkę podobni do obcego z Aliena. Znaczy, różnica jest tylko taka, że obcy z Aliena implantują się, wyrywają i tak dalej, i tak dalej. Tutaj pominięto wyrywanie, ale genokrady oczywiście implantują się w człowieku. Tyranidzi w ogóle to jest taka osobowość roju. Nie wiem, na ile kojarzycie science fiction, hive mind, nic, nic. A StarCraft? Ktoś gra w StarCrafta? Za dużo. Okej. Okay. No właśnie. Zergowie są bardzo mocno zależnici z tyranidów. No to już mniej więcej wiecie, o co chodzi. Tak. Troszeczkę są zmienieni, nie ma tam dodanych jakby paru kwestii, które są typowe dla tyranidów, ale zergowie są bardzo mocno zależnici z tyranidów. Tak samo jak tyranie z Marysy. Tak, tyranie Space Marines w Warhammer, w tym, w StarCraftie są bardzo mocno zależnięci z Marines z 40. Przy czym Marines z 40 są w stanie ich dosyć mocno zjeść. No tutaj widzicie, tak, to jest znowu, grany jest na stole. Tutaj jak zauważycie, w ogóle bardzo ważna, bardzo ciekawa różnica. W Battle gra się na kwadratowych podstawkach, tutaj są to okrąglaki. Dlaczego? Troszeczkę tutaj to zahaczę o to, jaka jest taktyka drużyny piechoty. W momencie, w którym mamy średniowiecze, no to chłopaki stoją nami przy ramieniu, biją się całymi klocami, zderzają się. No jak kogokolwiek znacie z rekonstrukcji, to on wam powie, jak wygląda taki typowy... ojejku, słowo mi uciekło. No ale generalnie ustawka tylko w wersji rekonstrukcji. To się nazywa... nie pamiętam w tej chwili. Hilt. Tak czy inaczej, generalnie gdzie chłopaki stoją naprzeciwko siebie, zaczynają się tłuc. Tutaj mamy z kolei taktykę piechoty, czyli chłopaki stoją w rozproszeniu w miarę. Owszem, cały czas drużyna piechoty stoi w miarę blisko siebie, żeby móc się ze sobą komunikować. Jest to wymuszone przez to, żeby były dwa cale odległości między podstawkami. Proszę bardzo, można panią na chwilę prosić? A z kolei, jeżeli chodzi o piechotę tutaj, no to cały czas są rozproszeni, żeby jeden granat nie zabił całego oddziału. To się zresztą zdarza. Dlatego tutaj, jak widzicie, są troszeczkę rozdzielone. Też są bardzo duże stworki, wszelkiego rodzaju czołgi. Tutaj macie na przykład drop podów. Drop pody są to lądowniki orbitalne. Stawia się go na stole, on zostaje zniesiony, wysypuje się z niego piechota, zaczyna zabijać. Warhammer 40 tysięcy. No, nie wiem, jak macie jakieś pytania, to już później, bo podejrzewam, że musimy to troszeczkę przyspieszać. Trzeci najbardziej popularny system, to będę te trzy systemy wybrałem głównie z tego względu, że są europejskie mistrzostwa drużynowe. Są to trzy systemy, które są tam rozgrywane. Flames of War. No tutaj mamy chyba najbardziej jest podobny do typowych historycznych systemów bitewnych. Jest to II wojna światowa, mamy czołgi historycznego układu. Wystawiamy ją, przeciwnik wybiera swoją, toczymy bitwę. Pierwsza edycja była w Normandii, to jest zrobione w ogóle przez Amerykanów, także nie możemy się spodziewać tego, że rosyjskie czołgi będą dobrze odzorowane, ponieważ rosyjskie czołgi będą bardzo szybko ginęły pod kołami Shermanów, co w rzeczywistości troszeczkę inaczej wyglądało. Ale poza tym system jest bardzo interesujący. Mamy bardzo silną reprezentację w Polsce na europejskich mistrzostwach drużynowych, z tego co pamiętam, zakończyli na pierwszym miejscu. No dobra, to już wiemy w co grać. Tu jeszcze macie kilka systemów. Właśnie tutaj wspominałem na początku, że jest system, który w ogóle nie używa kostek. Malifaux jest bardzo specyficzny, to jest mroczny steampunk. Można tak to określić, jeżeli chodzi o setting, w jakim jest rozgrywany. W ogóle nie korzysta się tam z kości. Gracze zamiast kości mają karty. I mają 7 kart na ręce. Troszeczkę to obniża losowość, troszeczkę to podnosi losowość. Zwykłe karty do gry. Mamy Hordy i War Machine. To są dosyć nowe systemy, to są skirmisze. Tam mamy 5 figurek i jesteśmy w stanie grać. Bardzo ciekawe. Troszeczkę one są jaśniejsze, jeżeli chodzi o setting. Mamy X-Winga. Kto nie wie, co to może być X-Wing? Dziękuję, nie widzę. Oczywiście Gwiezdne Wojny, latają ze sobą stateczki, jest bardzo ciekawy, stosunkowo drogi, ale bardzo sympatyczne zasady ma. Neuroshima Tactics, to jest w ogóle... To znaczy, bo ja nie ukrywam, że się nie orientuję za bardzo, aczkolwiek podziwiam artyzm tych
tego wykonania, ile, to tylko latamy samolotami, tak? Latamy tylko X-Wingami, tak, tylko, znaczy tam największym statkiem tylko jest... Tylko X-Wingami, czyli tylko Rebelią, tak? Nie, inaczej. Chodzi mi o rozmiar, myśliwcami. Myśliwce, największy tam statek jaki jest, to jest Sokół Millennium. Bardzo fajna sprawa. Ile kosztuje taka... Starter, w którym są dwa TIE Fightery i X-Wing kosztuje 120 zł. Żeby pograć, to ile trzeba mieć figurę? Wystarczy starter na początek. Tym już można grać. Potem się dokupuje kolejne figurki, one są... Żeby poczuć przyjemność z gry. Za 300 zł, circa about. W tym momencie złotych, czy 300... 300 zł. A, no to ma... Nie. X-Winga są dosyć lightowo, można mieć niewiele figurek, a bawić się całkiem nieźle. No mówię, system jest fajny, polecam naprawdę zacząć od startera, potem sobie kupić jakieś dodatki. Dodatki są po 50 zł, są za stateczek. To duże statki, czyli Sokół Millennium, Slave One, Prom, Imperialnie jest po 100 w tej chwili. Ale no bardzo polecam, bo bardzo przyjemny system. Nie to, żebym miał jakiekolwiek związki ze sprzedawcami w Łodzi. O nie. Aha. Neuroshima Tactics. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy Neuroshimę. To jest polski system. Neuroshima Tactics jest próbą zrobienia bitewniaka w tym świecie. Moim zdaniem nie do końca udano. Chłopaków troszeczkę zadanie przerosło, aczkolwiek teraz bardzo mocno starają się to naprawić. Pierwsza edycja Neuroshima Tactics była taka sobie. Potem oni bardzo mocno się wzięli, zebrali w sobie i zaczęli bardzo dobrze ją rozwijać. Także jest to system, który bardzo mocno obiecujący jest. Infinity to jest taki system z kolei francuski komiks. Ciekawy, też jest skirmiszem, to jest typowo science fiction, high science fiction skirmisz. No i jeszcze są systemy historyczne. W Łodzi mamy taką firmę, która nazywa się Oddział 8. To jest ekipa, która robi do systemów historycznych w skali 1 do 600, czyli bardzo malutkie figurki. W Łodzi niewiele sprzedają, generalnie 90% ich produkcji idzie na zachód. Ale można do nich zajrzeć, zobaczyć co robią, bo to jest łódzka firma, która jest bardziej znana na zachodzie niż w ogóle w Polsce czy w Łodzi. No dobra, to mamy w co grać. Jak się nazywała ta firma jeszcze? W Łodzi Oddział 8. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa, przy czym no, chłopaki są średnio kontaktowi, bo oni po prostu mają swój świat i są bardzo szczęśliwi w tym świecie, ale warto do nich podejść, chociażby zobaczyć co są w stanie wyprodukować. Czy trzeba jechać aż do Nottingham? Generalnie dlaczego do Nottingham? Games Workshop jest w Nottingham bazowane. Czy trzeba jechać do Nottingham? Niekoniecznie, ponieważ w Polsce i w Łodzi dzieje się mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy związanych z bitewniakami. Między innymi mamy duże nowe mistrzostwo Polski, Warhammera 40 000 oraz Warhammera Fantasy Battle. Ostatnie duże nowe mistrzostwa Polski Warhammera były w Łodzi, co ciekawe. Organizowane, współorganizowane przez Klub Gier Bitewnych Marauder. Początek autopromocji. Jest to turniej, na którym gra circa about 150 osób. To jest, nie jest jeszcze aż tak dużo, ale to jest już całkiem duży turniej. Mamy też coś, co się nazywa Ligą Ogólnopolską. W każdym mieście są organizowane turnieje przez lokalnych graczy. Grając na turnieju zdobywasz punkty, później jesteś klasyfikowany w lidze i możesz zobaczyć, czy jesteś lepszy od graczy na przykład, nie wiem, z Wrocławia, Krakowa, Białegostoku, Pcimia Dolnego, Złej Wsi Małej, też są gracze ze Złej Wsi, tego typu rzeczy. Można w tej lidze brać udział po prostu grając u siebie lokalnie na turniejach organizowanych w Twoim mieście, no i potem na odpowiedniej stronie sobie patrzysz i sprawdzasz, jaką pozycję zajmujesz w Polsce. Poza tym, bitewniaki są obecne na wszelkiego rodzaju festiwalach, konwentach, zjazdach, zlotach, tego typu rzeczach. No tutaj jest zdjęcie akurat z MFK IG, na którym mieliśmy całkiem duży kawałek podłogi. Na którym... Dobrze to wyglądało. Dziękujemy. Nie, to ciekawe, obiektywnie. Mieliśmy właśnie kawałek podłogi, bardzo chcieliśmy tam być. Tutaj mamy zresztą osobę, która współpracuje z MFK IG na sali. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tej obecności. Poza tym byliśmy też na kapitularzu, to jest konwent łódzki robiony przez kapitułę. Nie wiem, czy wiecie, że w Łodzi jest konwent fantastyki w ogóle. Kto wiedział, że jest konwent fantastyki w Łodzi? Okej. Okay. No więc mamy w Łodzi konwent fantastyki. Widzę, że trochę osób jest, ale jeszcze nie wszyscy wiedzą. Bardzo sympatyczny, robiony przez kapitułę. No właśnie, kapituła. Mamy też lokalne sklepy i kluby graczy. Wszelkiego rodzaju. W Łodzi są dwa kluby, z czego jeden działający, czyli my.
Marandę. A jeszcze wracając do tych eventów, jeszcze są takie, kto wie co to jest LPG? Okej, okay, jedna osoba. Łódzki Port Gier. W Łódzkim Domu Kultury co 3 miesiące jest taka zjazd ludzi, którzy grają w gry bez prądu. Można przyjść, wypożyczyć planszówkę, free of charge, normalnie można sobie usiąść, pograć w nią. Jest ekipa, która wytłumaczy grać. No, na MFQ właśnie, na Festiwalu Komiksu i Gier, robiliśmy coś bardzo podobnego, to, że robiliśmy wypożyczalnię gier, można było pożyczyć grę, była ekipa, która wam to wytłumaczyła. Pomagamy przy Łódzkim Porcie Gier jako klub, jak najbardziej. Łódzki Port Gier jest organizowany przez Smelfa. Dobra, to teraz będzie ostatnia część. Co ja właściwie tutaj robię, skąd się tu wziąłem? To będzie część poświęcona na... To będzie część poświęcona na bezczelną autopromocję. Ponieważ jestem członkiem klubu graczy Marauder, klubu gier bitewnych Marauder. Jesteśmy ekipą, która ma 26 aktywnych członków w tej chwili. To jest całkiem dużo jak na Łódź, ponieważ jest większy klub, którego jest 8 aktywnych członków, 60 nieaktywnych, więc zależy jak. Zrzeszamy graczy gier bitewnych, ale nie tylko, bo również malarzy, graczy gier planszowych, tego typu rzeczy. Można zajrzeć na forum do nas, zarejestrować się, można z nami złapać kontakt. Mamy w ekipie najlepszych graczy Warhammera 30 000 i najlepszych graczy Warhammera Fantasy Battle w Łodzi. Przesympatyczne miśki turniejowe, z którymi jak grasz normalnie, to jest bardzo przyjemnie. Jak grasz na turnieju, to nie wiesz co to tak naprawdę... Znaczy, grałem z kilkoma najlepszymi graczami Warhammera 40 i to było najszybciej zdjęte figurki ze stołu w życiu. W pierwszych 20 minutach straciłem połowę armii, bo tak naprawdę tak mnie zakręcili, że nie byłem w stanie nic zrobić. Poza tym mamy też... jesteśmy organizatorami największych imprez bitewniakowych w Łodzi, plus DMP jest jedną z największych imprez bitewniakowych w całej Polsce, a byliśmy współorganizatorem tego. Do tego wydaje mi się, że jeżeli chodzi o promocję bitewniaków, nic większego niż MFKIG w Polsce nie było, więc organizowaliśmy tam Games Room i to jakby też liczymy jako naszą zasługę. No i poza tym współpracujemy z innymi klubami oraz stowarzyszeniami z Łodzi i z całej Polski. No tutaj macie naszego prezesa oraz Staszka. Współpraca z innymi klubami oraz stowarzyszeniami z Łodzi i całej Polski. Tutaj macie prezesa Smelfa i naszego prezesa. Ten z głupim uśmiechem to jest nasz prezes. Ten z mniej głupim uśmiechem to jest prezes Smelfa. Smelf, Stowarzyszenie Miłośników RPG-u Finopresa. Kto jest głupszy? Ten w czarnej koszulce, Games Workshop. To jest nasz prezes. No dobra. No i teraz nadszedł czas na wasze trudne pytania. Mów. Co to jest PG? A, bardzo dobrze. PG, Power Gamer. To jest określenie właśnie gracza, który jest nastawiony bardzo mocno na wygranie. Jest bardzo pejoratywny. W tej chwili już troszeczkę się od niego odeszło, ponieważ bardziej PG mówi się gracz turniejowy, gracz kompetytywny. PG to jest takie określenie właśnie, że gościu robi wszystko, żeby wygrać. Coś jak Munchkin w RPG-ach. Ale zauważyłeś bardzo dobrze. Dokładnie to chodziło. Nie spał. Dobra, następne pytania. Proszę. A byłoby w stanie zorganizować tutaj w Łodzi gdzieś takie miejsce, nie miejsce, ale bardziej możliwość wypożyczenia sobie figurek? Bo wiesz co? Kupienie takiego czegoś nie do każdego stać, a pożyczyć to było lepiej. To jest w ten sposób, że pożyczyć nie bardzo to jest... nie bardzo jest to wykonalne tak naprawdę z tego co mówisz. Jeżeli chcesz się nauczyć grać, to możesz na forum napisać. Bardzo dużo ludzi ma po dwie armie. I będziesz mógł na przykład kilka razy zagrać sobie z kimś, po prostu jakby na pożyczonych figurkach. Ba, nawet czasami zdarza się, że na turniej możesz pojechać z pożyczonymi figurkami, zależy jak się z kimś dogadasz. Tylko no niestety założenie jest takie, że raczej staramy się, żeby coraz więcej ludzi grało, no a żeby grać musisz mieć własne. Tylko to też jest o tyle fajne, że tak naprawdę jak chcesz kupować tanio, to jesteś w stanie całkiem za niewiele pieniędzy złożyć sobie już jakieś takie podstawowe rzeczy. No, kwestia tak naprawdę cierpliwości. No ja swoje pierwsza moja armia kosztowała może z 200-300 zł, bo kupowałem jakieś takie już używki. Wyglądało to paskudnie, to od razu mówię. Parę osób się ze mnie śmiało, chociaż już teraz już raczej się staramy tego nie robić. Nie śmiać się z nowych. Ewentualnie za ich plecami, jak nie słyszą, żeby się im nie zrobiło przykro. Ale no, nabijali się ze mnie, ale nie było jakiegoś problemu. Mogłem normalnie grać na turniejach tym szajsem, który wystawiałem i tak dalej. No potem oczywiście kolejne lata, kolejne figurki, tak? Ale jak najbardziej możesz się, mówię, zarejestruj się na forum, napisz, że chciałbyś wziąć udział, nie wiem, czy w nauce gry, czy w turnieju.
I tyle. No, jeżeli chcesz zaczynać, no to zacząć tak naprawdę możesz nawet wydać 300 zł i już w tym momencie jesteś w stanie coś tam z tego za te 300 zł złożyć, czy będziesz w stanie grać. Kolejne pytania? Nie ma pytań, chyba już będziemy kończyć. Myślę, że tak.